Dawid Kubacki dodał zdjęcie z żoną. Marta wyszła ze szpitala, ujawniono szczegóły leczenia. Niespodziewanie pojawiły się zupełnie nowe wieści na temat żony Dawida Kubackiego. Polski skoczek opublikował na Instagramie zdjęcie z Martą i poinformował, jak się czuje. Miał do przekazania radosne wieści, kobieta dzisiaj wraca do domu. Od dłuższego czasu nie tylko cała rodzina Dawida, ale i fani drżeli o zdrowie Marty Kubackiej. Skoczek poinformował jednocześnie o szczegółach leczenia ukochanej. Konieczne było zastosowanie specjalistycznego sprzętu. Jak czuje się dziś żona Dawida Kubackiego? Wróciliśmy dzisiaj do domu i śmiało mogę powiedzieć, że to cud dokonany rękami lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów. Dziękuję za każdą waszą modlitwę, dobrą myśl, słowo otuchy. Nadal będą nam potrzebne, bo Marta zaczyna intensywną rehabilitację, a ja będę uczył się nowej rzeczywistości, napisał na Instagramie Dawid Kubacki. Skoczek pokazał fotografię, na jakiej stoi wraz z Martą na tle szpitala, w którym przebywał ona do tej pory. Para uśmiecha się delikatnie, ale z nadzieją. Sportowiec opowiedział też o szczegółach leczenia kobiety. Dawid Kubacki o leczeniu swojej żony. Żona skoczka ma wstawiony rozrusznik serca. Ten rodzaj stymulatora pobudza i przyspiesza działanie tego organu. Dawid i Marta nie są tym jednak zasmuceni. Cieszą się, że kobieta wróciła do domu i mogą na nowo myśleć o wspólnej przyszłości. Dziękujemy całej załodze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jesteście teamem na miarę zwycięstwa w Pucharze Narodów. Okazuje się, że prawie każdy z nas zna kogoś z kardiowertarem defibrylatorem, potocznie nazywanym rozrusznikiem serca. Ja z taką osobą będę dzielić życie, drugie życie, dodał Kubacki w swoim wpisie. Marta Kubacka z rozrusznikiem serca. Czym jest to urządzenie? Rozrusznik, jaki wstawiono żonie Kubackiego, to rodzaj stymulatora, który pobudza rytm serca. Monitoruje pracę tego organu i przyspiesza go, jeżeli jest taka potrzeba. Wytwarza sygnały elektryczne wtedy, kiedy serce chorego bije w niewłaściwy sposób, za wolno lub nieregularnie. Jest to niewielkie, automatyczne urządzenie, składające się z generatora impulsów elektrycznych i przewodów z elektrodami. Może być zakładane czasowo lub na stałe.